Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z inwestio.pl i ze squaber.com. Zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzisiaj cały czas kontynuujemy... Pracę nazwijmy to z, z ograniczonym dostępem do podróżowania. Każdy z nas gdzieś się musi odnaleźć w tym trudnym czasie, moim zdaniem, dlatego, że jest to czas no, oczywiście, taki, w którym musimy pamiętać o naszym zdrowiu i o tym, aby nie. Nie potęgować tej, tego całego problemu, który aktualnie na świecie panuje. Natomiast dzisiaj chciałbym się skupić na jednej bardzo ważnej kwestii. Otóż wydaje się, bo to nie jest niestety nigdy pewność, że spółki energetyczne mogą w końcu stanowić bardzo ciekawą okazję inwestycyjną w średnim czy długim nawet terminie. I to bym chciał dzisiaj poruszyć, czyli czy właśnie spółki są ciekawymi spółkami w dłuższej perspektywie. Natomiast tutaj, krótko mówiąc, zaczynamy od wigu energetyka, ponieważ wig energetyka tutaj też pokazuje, co się dzieje generalnie, jeżeli chodzi o ten sektor. No i na ten moment ostatni potwierdzony szczyt już nie jest. Tutaj tylko trzeba go przesunąć niżej. W związku z tym tutaj. Krótko mówiąc, 1460-1470 punktów jest tutaj kluczowym poziomem oporu, i dopiero wybicie tego poziomu będzie zmieniało trend na wigu energetyka. Jak sobie spojrzymy na trochę szerszą perspektywę tego indeksu, no to widać też, że tutaj, no tylko niech się załaduje, że rynek te silne spadki, które miały miejsce, były po dość sporym wolumenie, i to co jest pozytywnego, to to, że też wzrosty były na dość sporym wolumenie. Rozliczenie kontraktów w miniony piątek dawało tutaj dość wzmożony ruch, natomiast teraz cały ten przestój dzieje się przy takim wolumenie, nazwijmy to normalnym. Jeżeli rynek miałby rosnąć, to powinny się pojawić wzrosty przy kolejnej, raczej znaczy kolejna fala wzrostowa powinna być przy większym wzroście wolumenu. Więc tutaj warto obserwować cały sektor. Tutaj pierwszym takim poziomem, oczywiście jakby udało się załamać poziom 1450, czy wybić w górę, wtedy takim poziomem kolejnym oporu będzie 1831 punktów. A teraz jak wyglądają, jak wyglądają spółki energetyczne? No i właśnie padło też stwierdzenie, że mamy tylko węgiel, ale to właśnie jest ten moment, w którym może się to wydarzyć. Dlaczego? Dlatego, że jak spojrzymy sobie na CO2, cenę CO2, to generalnie tutaj. Nie wiem, wrzucę, wróciłem, pierwszy, lepszy. Nie wiem, czy tutaj dobrze trafiłem. Nie, bo to była reklama jakaś. Chciałem pokazać to, jak wygląda. Cena uprawnień do emisji CO2, no i tutaj warto zwrócić uwagę, że ona dość mocno potaniała w momencie, w którym się pojawiły te duże wyprzedaży. To jest wykres 15, no to mamy wykres dzienny. Z poziomu 24 potaniało do 17. E, oczywiście dalej tutaj jest jeszcze daleko do tych poziomów, które były widoczne w 2016 czy 2017 roku, czyli od tego momentu, w którym zaczęły się mocne problemy naszej branży energetycznej, oczywiście związane z tym, że były zaniedbane wcześniejsze. No e, więc tutaj jakby ten problem się pojawia. No i teraz. E, czy Pojawił wtedy. I teraz, jakby to normalizuje się. Pojawiają się nawet głosy, że będzie szansa na to, aby e, może nawet z, zmniejszyć, czy w ogóle zlikwidować prawa do emisji CO2 na poczet właśnie ratowania gospodarki. Takie gdzieś postulaty Polacy tutaj do Unii Europejskiej kierują. Pamiętajmy, że prawa do emisji CO2 są tylko w Europie, więc to jest bardzo duży. Problem dla naszej gospodarki, dlatego, że nie, nie tylko naszej polskiej, ale generalnie europejskiej, że nie jesteśmy konkurencyjni, że u nas energia po prostu jest bardzo droga. I teraz, w momencie tak dużego spowolnienia, które aktualnie mamy na świecie, e, wydawałoby się, że racjonalnym byłoby, aby obniżyć koszty produkowania energii, która jest jednym z najwyższych kosztów. Czy najważniejszych, bo najbardziej koniecznych kosztów. No i teraz wracamy tutaj do głównego wątku. Ponieważ spółki energetyczne są spółkami, co do zasady, defensywnymi. Ponieważ energię potrzebujemy zawsze. Nawet jeżeli zwolnić czy spowolni gospodarka, to energia dalej będzie potrzebna do prosperowania. I tutaj jakby z natury zawsze było tak, że jeżeli nadchodził kryzys, to spółki energetyczne powinny być Defensywne, tak? A jeżeli popatrzymy na najważniejsze informacje, to zwróćmy uwagę, że współczynnik beta, który jest akurat u nas liczony z 250 sesji, jest powyżej jedynki, czyli, jakby spółka Tauron, na przykład, w tym przypadku, jest bardziej zmienna niż rynek. Co nie pokazuje, jakby jej defensywności, tylko wręcz przeciwnie, agresywność tak? tej samej firmy. Więc to jest bardzo ważna kwestia, że u nas to się troszeczkę odwróciło, ponieważ bardzo duża spekulacja się włączyła na, ta, na, na spółkach energetycznych ze względu na duże problemy z utrzymaniem chociażby rentowności. Teraz ta sytuacja się troszeczkę poprawia. Tutaj jeszcze raz wrócimy na to, czy poprawia, jeszcze się nie poprawia, ale może się poprawić. 1 kwietnia Tablon opublikuje wyniki za 2019 rok. Podobnie inne spółki energetyczne dopiero przed nami są ich raporty finansowe. W związku z tym dopiero tutaj się dowiemy, jak wyglądał 2019 rok. Natomiast ważna kwestia jest taka, jaki wpływ całej sytuacji bieżącej na świecie będzie na spółki energetyczne, na ich Popyt i podaż. W tym przypadku, jeżeli chodzi o podaż z gospodarstw domowych, to powinna być ona utrzymana na niezmienionym poziomie. Większym problemem będzie oczywiście podaż czy popyt, przepraszam, ze strony przedsiębiorstw, ponieważ jeżeli zamykamy fabrykę, na przykład Amika powiedziała, że zamyka linię produkcyjną na dwa tygodnie, no to jest automatycznie dużo mniejszy pobór prądu przez chociażby taką fabrykę. Więc to będzie miało wpływ na te spółki, które emitują czy produkują dużo energii dla przedsiębiorstw. No i Tauron tutaj w dużej części też jest dla konsumentów. W związku z tym tutaj mamy też w ogóle ciekawą sytuację, bo Tauron naruszył ostatni potwierdzony szczyt, ale naruszył. Ja tutaj lubię to sformułowanie naruszył, ponieważ wybicie to powinno być widoczne. A to, co się tutaj wydarzyło, było dotarciem do poziomu oporu jedną świecą, zamknięcie się ciut, ciut powyżej, a kolejna już ściągała to z powrotem poniżej tego poziomu. Więc tutaj ja bym był ostrożny z formułowaniem tezy, że odwróciliśmy tendencję na wzrostową. Ale to, co warto zwrócić uwagę i to jest akurat dobre, co potwierdza jakby potencjał scenariusza, wzrostowego, jeżeli chodzi o wykres, to to, że mamy wybicie powyżej tego poziomu, no to jest jedna rzecz, ale wolumen znowu, jakby wzrost wolumenu był widoczny na wzrostach, duże rozliczenie w kontraktach i teraz, kiedy mamy przestój, jest niższy wolumen, więc jeżeli rynek zacząłby iść ku górze, Dodatkowo respektując alert ze strefy popytu Squabera, wtedy byłaby szansa na wybicie poziomu 1,26 i dotarcie do poziomu 1,50. Dalej uważam, że w długim terminie spółki energetyczne w Polsce mają duże obciążenie inwestycyjne. Czyli krótko mówiąc, nie są to okazje, które można by było wykorzystywać na zasadzie: kupię i zapominam na kolejne 20 lat. To nie są takie. Spółki, niestety. To są spółki, które należy traktować jako potencjalnie dość mocno przecenione na fali dodatkowej paniki, no i tym samym odbicia mogą być dość solidne. Ten pierwszy pokazało, jak, jak silne mogą one być. Zazwyczaj struktury korekcyjne są trójfalowe, tak? czyli tutaj, jeżeli mieliśmy pierwszy impuls, teraz stworzyła się jakby korekta względem tego impulsu, to wypadałoby, żeby był też druga fala wzrostowa. I jeżeli by się rozpoczęła z tego miejsca, gdzie jesteśmy, to taką najprostszą korektą jest korekta, Właśnie korekta prosta, czyli ABC. Oczywiście nie ma pewności, że ona się taka tutaj ukształtuje, natomiast jeżeli byśmy zmierzyli sobie jej zasięg, to on jest no, pokaźny, że tak powiem. Natomiast przekładając go w drugą stronę, no, przekładając go w drugą stronę, czy sobie skopiujemy. i odmierzymy z tego miejsca to wypada poziom e, złoty 61. E, tak, czyli to jest taki poziom docelowy wynikający z takiej korekty prostej, jeżeli by był tutaj poziom, od którego rozpocznie się kolejna fala wzrostowa. Tego pewności, takiej pewności oczywiście nie ma. E, natomiast krótkoterminowo, patrząc na moje techniki wykonywania jakichś takich transakcji, to dopóki cena znajduje się powyżej tego minimum na 1.12 i tak naprawdę powyżej dolnego ograniczenia strefy na 1.1117, to moim zdaniem potencjał wzrostowy jest, ale to jest pamiętajmy Handel na korektach, czyli tutaj, dopóki cena znajduje się powyżej strefy, w sensie dolnego ograniczenia tej strefy, to pierwszy cel to jest 1,28, a drugi poziom 1,50, no i później dopiero wyżej, ewentualnie 1,61, tam gdzie wypada równość. Korekt. Przyspieszy ruch prawdopodobnie po tym, jak rynek zacznie wybijać 1,21. Tak wygląda sytuacja na Tauronie. Jeżeli rynek zacząłby spadać poniżej strefy na 1.10, wtedy prawdopodobnie będziemy znowu mieli kolejną falę spadkową i robienie drugiego dna na Tauronie. Oczywiście sytuacja finansowa Tauronu nie jest rewelacyjna, tam jest jedna z gorszych, że tak powiem, w branży energetycznych. Jeżeli popatrzymy na raporty, tylko pamiętajmy, że to jest. za trzeci kwartał, więc dopiero teraz będziemy poznawali, dokładnie rzecz ujmując e, raporty poznamy 1 kwietnia e, za 2019 rok cały, więc tutaj na ten moment mamy raport za trzeci kwartał, więc to jest oczywiście dość już mocno nieaktualne, e, ale warto zwrócić uwagę, że tutaj każdy parametr tak naprawdę jest zły w Tauronie. E, jedynie co, to oczywiście wycena rynkowa, wskaźnik cena do wartości rynkowej, to jest wartości księgowej, przepraszam, to jest 0,11, więc bardzo mało, no ale pamiętajmy o tym, że to jest ocena tego, jak to będzie wyglądać dało za jakiś czas. Cena do zysku jest na poziomie 10, więc tutaj mamy cały czas dość ciekawą, że tak powiem, wycenę tak naprawdę, czyli raport musiałby być dobry, żeby to po prostu drożało, więc tutaj na to warto zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi natomiast o inną spółkę, która z kolei może być troszeczkę zaniepokojona z sytuacją, czyli PG. PGE ma dużo lepszą sytuację finansową, jeżeli chodzi o, o właśnie sytuację finansową, o zyski, przychody i generalnie te kwestie, natomiast oni dużo więcej eksportują, czyli sprzedają energii do przedsiębiorców, stąd też ta sytuacja jest u nich lepsza, ponieważ mieli, nie mieli zamrożonych cen w 2019 roku, tak jak to miały miejsce in, przy, przy okazji innych spółek energetycznych, które większość dawały do konsumentów. Więc tutaj jakby ta sytuacja finansowa jest stabilniejsza, ale teraz może być trochę większy efekt negatywny ze względu na zatrzymywanie właśnie produkcji w niektórych zakładach. Dlatego też PGE jeszcze nie odwrócił tej tendencji, tak? Czyli tutaj poziom 5.05 jest kluczowym poziomem z punktu widzenia trendu. Ale Odczytywanie bieżącej sytuacji jest analogiczne. Czyli tutaj mamy teraz poziom 3,58 jako lokalny dołeczek, który jak zostanie wybity, to będziemy atakowali poprzednie dno. Natomiast jeżeli wybijemy powyżej 4,03, to powinniśmy atakować właśnie 5 zł, a później ewentualnie wyżej, tutaj w okolicach 6,26 zł. Ale tak jak mówię, to są wszystko, to jest taki, to są takie okazje jako korekty, a nie jako długoterminowa okazja, która by dawała szansę na trzymanie tej spółki w nieskończoność. Oczywiście, może się wydarzyć tak, że to są historyczne dna i stąd rynek ruszy dalej na północ. Natomiast no, zdecydowanie jeszcze moim zdaniem jakby dna na giełdach nie uklepaliśmy. To jest zdecydowanie lepsza. Wycena, wskaźnik cena do zysku na poziomie 367. Zobaczymy, jaki będzie wynik za 2019, ale ona prawdopodobnie będzie lepszy, też w sensie dobry. Natomiast kluczowe jest jeszcze to, jak właśnie będą kształtowały się dalej ceny CO2 czy, prawda, emisji CO2. Bo tutaj, krótko mówiąc, PGE może bardzo dużo zyskać, w sensie mniej oddać tak naprawdę. Dzięki temu te zyski będą w 2020 roku za pierwszy kwartał być może lepsze. I to warto brać. Pod uwagę. Oczywiście to warto też śledzić, jak wyglądają te prawa do emisji, jak wyglądają te ceny. Na Energa oczywiście tutaj jest cały czas wezwanie PKN ORLEN w tle, więc te 7 zł jest jakimś takim poziomem, do którego tutaj rynek będzie się, wokół którego będzie krążył. Według szczytów IDEN tutaj mamy na ten moment dość mieszaną sytuację, więc ja bym tutaj nie, nie przekreślał trendów ani w jedną, ani w drugą stronę. Natomiast ten poziom jest dość ciekawie broniony, ale tutaj cały czas jakby musimy pamiętać o tym, że ta sytuacja rynkowa jest nieco stymulowana przez wezwanie. PKN Orlen, więc dopóki jesteśmy powyżej poziomu 6,29, oczekiwałbym wzrostu z powrotem do 7 zł, w oczekiwaniu na to, aż PKN Orlen zacznie tutaj coś mówić więcej o przejęciu energii. Enea, spółka oczywiście tutaj bezpośrednio związana także i z Bogdanką. I tutaj mamy dwie spółki, które są ze sobą mocno powiązane. I tutaj analogiczna sytuacja jak przy okazji Tauronu. Też dołeczek na 4,52 dawałby nam krótkoterminowy poziom wsparcia. Jeżeli on zostanie wybity, to cena powinna dążyć do. Przepraszam poprzedniego dołka. Natomiast jeżeli chodzi o wzrosty, to mamy poziom 6 zł, jako ostatni potwierdzony szczyt. Wybicie ostatniego potwierdzonego szczytu dawałoby szansę na większe wzrosty, ale to jest na ten moment silny opór i tutaj jeżeli chodzi o raport, to będzie publikowany 23 kwietnia dopiero, więc naprawdę, naprawdę późno. Natomiast jeżeli chodzi o wyniki, no to cena rynkowa tutaj też jest zbliżona do tej PGE, czyli tutaj poziom 2 zł, czy cena do zysku, przepraszam, na poziomie 2. Jeżeli chodzi o cena do wartości księgowa 0.15, więc naprawdę Taniej. Pytanie, czy nie może być taniej? No i to jest odwieczne pytanie. Jak wiemy, w Bogdance ograniczono produkcję z jednej, do, do chyba jednej ściany, dlatego że nie było popytu na węgiel. Było duże ograniczenie, bardzo e, czy ogran ograniczenie popytu bardzo też była ciepła zima, a teraz nadchodzi lato, więc energia prawdopodobnie będzie bardziej potrzebna wbrew pozorom, ponieważ klimatyzatory będą działały, a nie, a nie ogrzewanie, więc jakby odmiana troszeczkę sytuacji, ale tutaj jak najbardziej myślę, że warto obserwować także i Bogdankę, w sumie przy okazji, przy okazji pokażę, bo tutaj sytuacja jest dość ciekawa na Bogdance technicznie. Tam, jeżeli się pojawią jakieś sytuacje pozytywne, to wtedy byłoby Fajnie i teraz poziom, poziom 19 do 30 grosz. Ostatni potwierdzony szczyt. Dzisiaj widać wzrost ceny, ale jeszcze nie ma wzrostu wolumenu. Dobrze, żeby dzisiejsza sesja na Bogdance, jak będzie wzrostowa, to była także przy wzrostowym wolumenie. Wtedy będzie potwierdzenie potwierdzenie tego jakby impulsu wzrostowego no i potencjał wybicia 19.30 otwiera nam drogę do zamknięcia luki na 25 zł więc to jest też duża zmiana ceny tak bo z 20 zł do 25 to jest 25% zysku więc jak najbardziej warto <laughs> Pol Energia. Spółka, która zdecydowanie odbiega od wszystkich energetycznych do tej pory omówionych, a spółka jest związana z farmami wiatrowymi, więc tutaj troszeczkę inna forma produkcji energii, ale zdecydowanie stabilniejsza. Zresztą wyniki za 2019 rok już były podane i tutaj w szczegółach widzimy, że sytuacja jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o analizę. Zwróćcie uwagę też, że zmiana zobowiązań krótkoterminowych mocno spadła, zmiana zadłużenia ogółem spadła, zadłużenie jest w okolicach 50%, jest dość stabilne, więc rentowności są też, tutaj wzrost jest ogromny, bo one były niskie po prostu, natomiast ten wzrost rentowności jest poprawny i co najważniejsze, dalej ta spółka jest wyceniana dość tania. Oczywiście biorąc pod uwagę, jaką skalę wyprzedaży mamy, to teraz będzie bardzo dużo tanich spółek, natomiast jeżeli chodzi o branżę energetyczną, to pole energia jest tutaj zdecydowanym, zdecydowanie ciekawą Spółką. Oczywiście tak silnego trendu spadkowego tam nie było. Ponadto jest to beneficjent wszystkiego, wszelkiego rodzaju tutaj pakietów związanych z odnawialnymi źródłami energii i teraz patrząc na to z perspektywy technicznej poziom oporu jest na 28 zł poziom wsparcia na 24 to co się wydarzyło w ostatnim czasie naruszyło nam tendencję wzrostową w związku z tym no, trudno powiedzieć o kupowaniu zgodnie z trendem, natomiast no, zdecydowanie jest to spółka, która jeżeli rynek zacznie iść dalej na północ odkorkuje się wszystko to tutaj pole Energia też powinna na tym skorzystać, potencjalnie w długim terminie pojawią się dywidendy więc to wszystko może wpłynąć pozytywnie na wycenę tej firmy. Jeżeli chodzi natomiast o CES, czy o ZEPAK, jeszcze nie CES, tylko ZEPAK. Tutaj mamy też dotarcie do poziomu 7,40 jako mocne odragowanie. Ostatnio potwierdzony szczyt był na poziomie 6,90. Czyli tutaj, krótko mówiąc, już mamy odwrócenie trendu ze spadkowego na wzrostowe. Wprawdzie tutaj jeszcze potrzeba korekty i dopiero wybicia, ale na tą korektę warto poczekać. Jeżeli by się pojawiła, można by było z niej skorzystać. Jeżeli chodzi o fundamenty, to tutaj raport został za 2019 rok już opublikowany. No i tutaj rewelacji nie ma. Zadłużenie ogółem 55% jest tutaj jakiś tragedii nie ma, ale generalnie jeżeli wskaźnik płynności popatrzymy jest dość niski, ale to jest charakterystyka też trochę branży, no ale ta wycena tutaj jest zdecydowanie słaba ze względu właśnie na straty, które zapak opublikował, tak, no bo wskaźnik cena do zysku jest ujemny, więc wiemy, że mamy Straty. Zobaczymy, jak to się dalej będzie kształtowało, natomiast technicznie rzecz ujmując, mamy ten obraz prowzrostowy, ponieważ rynek załamał trend spadkowy. Teraz jakaś korekta z powrotem do 6,50 stanowiłaby potencjalnie okazję z punktu widzenia metody szczyty i dna. Jeżeli chodzi o CES, bo to jest też spółka, która jest bardziej zdrowa fundamentalnie niż nasze spółki energetyczne. To jest energetyczna spółka z Czech. No i tutaj mamy mocne spadki z 84 zł do, 60, do nawet tam 57 w, w międzyczasie. Płynność na tej spółce jest zdecydowanie mniejsza, bo jeżeli popatrzymy sobie na najważniejsze informacje, to średni dzienny obrót wynosi tam 530 tysięcy zł. Co, co nie jest źle, ale patrząc na perspektywę. Że ostatnio ten wolumen zdecydowanie podskoczył, to on zrobił tą średnią, tak naprawdę. Wcześniej tak naprawdę na Cezie aż takiej zmienności i płynności nie było. Jeżeli popatrzymy sobie na układ techniczny, tutaj ze szczytów, i den bym się nie odważył wyznaczać poziomów e, ostatniego potwierdzonego szczytu, ponieważ rynek jest bardzo szarpany, e, więc tutaj bardziej by trzeba było skupić się na szerokiej perspektywie czasowej i potencjale, jeżeli chodzi o wypłacanie dywidendy tego wszystkiego. Więc najpierw spójrzmy sobie na wyższy interwał czasowy, czyli wykres tygodniowy. No i teraz, jeżeli chodzi o spółkę, to dotarła z powrotem do poziomu 64 e, tutaj zł, więc to są poziomy wsparcia, które są z 2016 roku. Jednocześnie to wszystko, co tutaj obserwujemy, może stanowić taką bardzo krzywą, ale dajmy na to głowę z ramionami, odwróconą głowę z ramionami, jeżeli byśmy oczywiście utrzymali się powyżej głowy. Teraz patrząc z tej perspektywy, też można mówić o ewentualnie podwójnym dnie. Tak? Czyli tutaj było pierwsze dno, teraz jest drugie dno. Ciekawą sytuacją jest to, że jakby największy wzrost wolumenu z tych dołków mamy tutaj, tak? czyli na pierwszym dołku. I teraz jakby. Miał być długoterminowy wzrost na cezie, to pomału rynek powinien się podbijać coraz to wyżej. I w momencie, w którym zacznie wybijać poziom około 100 zł w górę, co jest bardzo daleko od tego miejsca, gdzie jesteśmy. Ale jeżeli by tak doszło do tego, to tam musiałby być wzmożony wolumen, czy jakby to by było potwierdzenie, że zaczynamy wybijać z tej konsolidacji, z tego przystoju, z tego, tego układu odwrócenia trendu. W górę. Więc tutaj na to by trzeba było poczekać, jeżeli chodzi o perspektywę długoterminową. Natomiast z perspektywy krótkoterminowej e, krótkoterminowy opór jest na górze tej konsolidacji, czyli 75 zł, a na dole, czyli w okolicach 64 jest poziom Poziom tutaj wsparcia, tak, teraz krótkoterminowo. Więc tutaj widać ewidentnie, że jakby zatrzymane zostały te spadki na spółkach energetycznych, ale nie jest to temat związany tylko i wyłącznie oczywiście ze spółkami w Polsce, no bo tutaj kluczowe jest to, co się dzieje tak naprawdę na świecie całym. I teraz, jak spojrzymy sobie na notowania DAX-a, bo to jest akurat kluczowe z punktu widzenia polskiej giełdy, to warto zwrócić uwagę, że tutaj. O, właśnie teraz powinno być widać lepiej. E, tak, tak, tak. Nie chce się to. sorki za małe dopasowania. E, więc generalnie, jeżeli chodzi o niemieckiego DAXa, wczoraj mieliśmy bardzo ładny trend wzrostowy, do e, tak naprawdę, czyli znaczy wczoraj. Wczoraj mieliśmy impuls wzrostowy po wcześniejszych ruchach wzrostowych, który został dość mocno ściągnięty. I teraz rynek walczy. Walczy o to, żeby utrzymać poziom bardzo istotnego wsparcia na 9510. Jakby to zostało obronione, to wtedy mamy z perspektywy wykresu dziennego. Z perspektywy wykresu dziennego szansę na to, żeby zaatakować poziom około 10500. To jest bardzo ważny opór 10400-10500. Jak spojrzymy sobie na wykres tygodniowy, to wcześniejsze spadki, które tutaj miały miejsce do 2018 roku, dokładnie na tym Poziomie się zatrzymały, więc teraz jak będzie korygowany, to właśnie ten poziom stanowi nam silny poziom oporu. Jak popatrzymy na wykres tygodniowy, to mamy jedną lukę, drugą, trzecią, czwartą, i teraz ta luka została zamknięta, więc zobaczymy, jak to będzie tutaj yy, wzrostowo, tak? Jeżeli chodzi o wykres dzienny, no to tutaj ten poziom właśnie stanowi nam bardzo silny poziom oporu i na niego na ten moment trzeba zwracać uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o trendy, to ja zawsze lubię wykresy 4 czterogodzinowe. Ostatni potwierdzony szczyt został wybity na 9147 i teraz trwamy w ruchu wzrostowym. Jak rynek wybije ten cień na 10120, będzie można przesunąć ostatni potwierdzony dołek na poziom 9422 i to prowadzić dalej. Na razie widać ewidentnie, że rynek walczy. Walczy. Jeżeli popatrzymy sobie do WIG-20, no to tutaj jest sytuacja taka, że teraz ten DAX troszeczkę nam odjechał. Tak? Czyli mamy perspektywę, że możemy troszeczkę to nadrobić. Jeżeli chodzi o SP 500, to tutaj wczoraj się pojawiła sytuacja, że może być blokowany pakiet pomocowy przez Sandersa. Więc tutaj mamy dość mocne wczoraj zanegowanie całego ruchu wzrostowego, ponieważ pojawił się. Świeca podażowa na wykresie H4, czyli tutaj będzie opór na poziomie 2500, który stanowi ostatni potwierdzony szczyt w tym ruchu spadkowym. Został naruszony, ale nie wybity. Więc teraz pytanie: Czy będzie dalszy ruch wzrostowy? Na razie patrząc z perspektywy tego ruchu jest ku temu szansa zwłaszcza że jak spojrzymy sobie na wykres H1 to tutaj ostatni potwierdzony dołek ten poziom 2387 no on stanowi teraz nam poziom wsparcia więc jeżeli to zostanie zachowane nie wybijemy niżej to powinniśmy zaatakować ponownie 2500 i później dalszy ruch wzrostowy jak najbardziej, więc ten poziom teraz jest kluczowy dla zachowania ruchu wzrostowego na S&P 500, więc te wszystkie rzeczy pokazują, że na razie się rynek troszeczkę ustabilizował, czeka na kolejny rozwój sytuacji jeżeli popatrzymy na indeks VIX który tutaj możemy nałożyć sobie na S&P 500, zauważcie dość ciekawą rzecz przeważnie jest tak, że indeks VIX, jakbym go odwrócił może jest dokładnie tak, że indeks VIX rośnie czyli w tym przypadku odwrócony spada wraz ze spadkami na S&P 500, bo one się rozpędzają i to jest ten moment, kiedy oczekiwana zmienność jest Ogromna. No a teraz się rynek zatrzymał, odbił od dołka i tak samo VIX zrobił korektę i wszystko jest ok. Natomiast tutaj ten moment, w którym, w którym rynek wczoraj rósł, tutaj tak na poziomie tam między godziną 14 a godziną 19, to jest moment, w którym indeks VIX już nie chciał dalej spadać, czyli była taka rozbieżność między indeksem VIX a SP 500. Później ostatecznie zostało się, zrównoważyło się to, ale dalej VIX. Jest bardzo, bardzo wysoko i na razie, dopóki on nie spadnie, to raczej bym nie oczekiwał powrotu do normalności, czyli w postaci. Wzrostów z powrotem na przykład do 3000 punktów. Prawdopodobieństwo tego jest na razie małe. Bardziej prawdopodobny jest scenariusz, że rynek pokonsoliduje na WIX-ie i tym samym na SP500. Skąd ja mam takie oczekiwania względem giełd, że one się teraz ustabilizują na jakichś niskich poziomach? Duża zmienność będzie dalej nam nie towarzyszyła. Dlatego, że spadliśmy dość mocno. tak, to Spadek rzędu 30-40% w tak krótkim czasie jest oczywiście ważny i znaczący. Jakby te wyceny są teraz tanie, ale Dalej nie jesteśmy w stanie oszacować kosztów całego przestoju związanego z koronawirusem, więc tutaj nie ma jeszcze jakby jasnej informacji, ile nas to wszystko będzie kosztowało, czyli obracamy się w kategoriach niepewności. A kategoria niepewności dla inwestora oznacza tylko i wyłącznie tyle, że nie wie, co się wydarzy. Więc jeżeli nie jest w stanie tego oszacować, to. Pieniądze zainwestowane w te, te aktywa będą gorące, Co znaczy, krótko mówiąc, będą handlowane w jedną, w drugą stronę, ponieważ nie wiemy, czego się spodziewać w długim terminie. Pamiętajmy, że ograniczenia, które mamy na ten moment w handlu, one dopiero uderzą w wyniki spółek teraz tak naprawdę, czyli w marcu, w kwietniu. Więc zobaczymy je za pierwsze, za drugi kwartał. I to są takie amika, tak? zablokowanie produkcji. To jest z jednej strony ograniczenie kosztów, ale z drugiej strony mamy także ograniczenie sprzedaży. Więc to wszystko będzie bardzo mocno rzutowało. Na wyniki firm, i na ten moment nie wiemy, jak długo to potrwa. Wszyscy estymują, że to potrwa tyle samo co w Chinach. Problem jest taki, że w Chinach zablokowano wszystko i tam, jakby starano się zablokować transport ludzki. Tutaj dość długo to wszystko było dość luźne, tak? dlatego mamy taki problem we Włoszech. Miejmy nadzieję, że te włączone ograniczenia wszędzie indziej na świecie spowodują, że faktycznie tutaj ten problem pandemii zostanie z, załagodzony, ograniczony, a w międzyczasie wymyślimy lekarstwo, które spowoduje, że zostanie to w ogóle zablokowane w przyszłości, bo kolejna fala może przyjść w październiku. Więc krótko mówiąc, podsumowując całe to nasze dzisiejsze spotkanie, spółki energetyczne, co do zasady, powinny być spółkami defensywnymi, czyli zarabiać albo inaczej, mniej tracić w momencie, w którym traci wszystko. Natomiast w Polsce, oczywiście, te spółki były mocno obarczone ryzykami inwestycyjnymi oraz wzrostem kosztów związanych z tutaj emisją CO2. Natomiast ta emisja CO2 mocno spadła, koszty emisji CO2 mocno spadły, ceny energii w Polsce wzrosły, w związku z tym przedsiębiorstwa. Zaczną mieć wyższe marże, co jest oczywiście dobrą informacją. Cały czas problem ten sam w postaci właśnie. Tego, ile trzeba pieniędzy wydać na inwestycje, to jest temat otwarty. I tutaj nie, na pewno nie cofniemy się o 20 lat wstecz, gdzie będzie inwestycja w rynek węglowy, tylko raczej cały czas inwestycja będzie w rynek odnawialnych źródeł energii. Ale jednak mimo wszystko to spowolnienie, które się teraz wydarzyło, niesie szansę dla spółek energetycznych w postaci obniżenia kosztów działalności, a że już tutaj ceny wzrosły, to ta marża pozostanie po prostu się zwiększy. Tak jest na ten moment przesłankę, ale pamiętajmy o tym, że to są krótkoterminowe okazje w perspektywie kilku, kilkunastu dni i trzeba być tutaj bardzo roztropnym podejmując te decyzje, ponieważ krótko mówiąc, z dnia na dzień sytuacja jest dynamiczna na rynkach finansowych. Daj łapkę w górę, jeżeli się film podoba, materiał podoba, udostępniaj dalej, ponieważ to zawsze motywuje do działania, a także rozszerza się ta dobra wiedza dalej, żeby każdy mógł wiedzieć o tym, na czym stoimy, jeżeli chodzi o gospodarkę, o giełdę i o rozwój Pozdrawiam, Marcin Tuszkiewicz.